Jak zwykle zaczynam od omówienia komunikatu Dowództwa Obrony Warszawy. A więc po ostrych i gwałtownych natarciach, jakie nieprzyjaciel przeprowadzał w ciągu doby ubiegłej na odcinek nasz wschodni, a więc na Pragę, doba ostatnia minęła prawie że w spokoju. Ogień artyleryjski tylko bardzo dotkliwie nękał nieszczęsną Pragę. Na odcinku tym wschodnim, a więc na praskim, odbyło się tylko jedno natarcie nieprzyjacielskie na zacisze, a więc w kierunku na szosie Radzymińskiej, które z łatwością zostało odparte. Poza tym na odcinku zachodnim było dość krótkie starcie, ale gwałtowne, ostre, gdzie zdobyliśmy dwa ciężkie karabiny maszynowe i radiostacje. Miarą nasilenia tej krótkiej walki, miarą jej gwałtowności i nieustępliwości jest choćby to, że na przedpolu naszym zaległo 40 poległych Niemców. Przy czym jeszcze trzeba podkreślić, że na tym odcinku, który był obsadzony stosunkowo drobną naszą siłą, dwoma tylko plutonami, nacierał nieprzyjaciel trzykrotnie większą siłą. Został odparty i musiał się wycofać. Wśród papierów poległych żołnierzy znaleziono jeden list pisany przez żołnierza do kraju, do bliskich swoich. List ten nie został przez niego wysłany, był w jego portfelu i zawierał on niezmiernie charakterystyczną treść. Otóż żołnierz niemiecki pisze, że nieprawdą jest, jakoby żołnierz polski bił się miękko, bił się słabo. Oni się tutaj przekonali, że to jest doskonały żołnierz, że bije się twardo i nieustępliwie. Ale kończy, cóż po ropu zrobi najlepsze nawet męstwo żołnierza polskiego, kiedy Polacy nie mają możliwości oprzeć się przed tą przewagą lotnictwa i przewagą czołgów i broni pancernej, jaką myśmy do tej pory mieli. Prosty żołnierz niemiecki oddaje całą istotę położenia, że dotychczasowe rezultaty niemieckie zostały osiągnięte tylko tą chwilową przewagą, jaką mieli na naszym froncie w postaci lotnictwa i czołgów. W rejonie samej Warszawy mieliśmy ogień artyleryjski na Żoliborzu i Marymoncie, bardzo ciężki, dotkliwy dla ludności tych dwóch dzielnic warszawskich. Poza tym mieliśmy w ciągu dnia dwa naloty samolotowe, które obrzuciły miasto bombami i ulotkami. Samolotów tych wtrąciliśmy znowuż dwa. Po omówieniu i skomentowaniu komunikatu wojennego Dowództwa Obrony Warszawy chciałbym dzisiaj poświęcić nieco czasu na scharakteryzowanie sytuacji ogólnej, wojskowej. Najpierw sytuacji wojskowej polskiej, a później ogólnoeuropejskiej. Jeżeli chodzi o położenie wojskowe nasze, to z góry się zaszczyc muszę, że będę mówił tylko o tych faktach, które dowództwo wojskowe posiada, jako stwierdzone, jako zupełnie pewne. Wielokrotnie już mówiłem, że nie będę nigdy podawał wiadomości, zarówno złych, jak i dobrych, jeśli nie mamy całkowitego ich potwierdzenia. Nie jesteśmy całkowicie ich pewni. To też to, co dzisiaj będę mówił, jest na podstawie tych informacji, jakie posiadamy, a więc informacji zupełnie pewnych. Otóż trzeba sobie zdać sprawę z rzeczywistego położenia, w jakim się w tej chwili znajdujemy. Jest pewna różnica między tym, co ja tutaj mówię, albo między tym, czego nie mówię, a między wiadomościami rozsiewanymi przez krążącymi wśród społeczeństwa, a czerpanymi przeważnie ze źródeł innych. Skąd ta różnica pochodzi? Otóż różnica pochodzi ta z tego, że zarówno w całej Polsce, jak i tutaj,
każdy obywatel ma nieskrępowaną całkowicie możliwość słuchania obcych radiostacji i sięgania stamtąd po informacje. Otóż radiostacje obce, francuskie czy angielskie, mówią o sytuacji w Polsce, ale pamiętać trzeba, że informacje, które oni tam mają, w Paryżu, czy Londynie, w Tuluzie, czy gdzie indziej, są informacjami, siłą rzeczy, podającymi opis wypadków i ukształtowanie zdarzeń już po pewnym czasie, przeważnie po odległym czasie, a więc sięganie po wiadomości i opieranie się na nich z tych źródeł, a więc radiostacji obcych, stwarza rzeczywistość fałszywą. A więc radiostacja paryska, czy Tuluza, czy Londyn otrzymała po kilku dniach wiadomość o tym, co, jakie walki armia polska toczyła pod Kutnem czy pod Lwowem. Otrzymała je po 3-4 dniach. Podaje je dzisiaj. Wszyscy sądzą, że to jest sytuacja z dnia dzisiejszego, boć przecież dopiero radiostacja ją podała. Jest to fałszywa ocena, bo to są wiadomości późniejsze, spóźnione przeważnie i my tu w kraju mamy sytuację, znamy sytuację lepiej, dlatego że jesteśmy po prostu bliżej, jesteśmy w centrum samych wypadków rozgrywających. Więc nie należy się opierać na tych wiadomościach o Polsce, które są podawane przez obce agencje radiofoniczne. Co innego zupełnie, jeśli Londyn czy Paryż podaje o sytuacji własnej u nich. To są wiadomości z pierwszej ręki i te należy, prawda, brać za rzeczywistość, bo one odpowiadają rzeczywistości. Ale to, co one mówią o naszym położeniu, to przecież nie można tego brać na całkowity kredyt, dlatego, że to są, jak powiadam, wiadomości bardzo spóźnione, nie odpowiadają one rzeczywistości. A więc jakiż jest dzisiaj obraz naszej sytuacji, tak jak my ją widzimy na podstawie informacji i łączności posiadanych? Otóż wynika z nich, że Warszawa, Modlin, jest w tej chwili najpoważniejszym ośrodkiem polskiego oporu. Mamy tu bardzo znaczne siły, powiększone oddziały, które przebiły się z zachodu. Armię generała Kutrzeby i generała Bortnowskiego przed szeregiem dni stoczyły niezmiernie ciężką bitwę nad Bzurą. One ciągnęły z zachodu, z obszarów swoich koncentracyjnych, tutaj, w stronę Warszawy, w kierunku centrum kraju, w nieustannych walkach. Decydujące walki odbyły się nad Bzurą. Była tam bitwa jedna z najkrwawszych, jeśli nie najkrwawsza, z całej tej wojny. Bitwa, która nie tylko w historii tej wojny, ale w historii w ogóle wojennej przejdzie jako jedna z najcięższych, prowadzona z obydwu stron z olbrzymim napięciem i z olbrzymim wysiłkiem. Otóż należy stwierdzić, że armie te dostały się obecnie już na linię Warszawa-Modlin i oparły się bądź o Modlin, bądź o Warszawę. Zostały one mocno poszczerbione, bowiem biły się z niesłychanym wysiłkiem przeciwko ogromnej przewadze nieprzyjacielskiej, zarówno w liczbie dywizji, jak i pod względem przewagi lotnictwa i broni zmotoryzowanej, czołgów i samochodów pancernych. Komunikaty niemieckie donoszą o całkowitym zniszczeniu tych sił. Jest to zupełna nieprawda. Siły te zostały, jak powiadam, mocno wstrząśnięte, nadszarpnięte, ale one zeszły na Warszawę i na Modlin i tutaj po kilku dniach okrzepną, dojdą do siebie i będą nadal zdolne do zadań bojowych, jakie im przypadną w udziale. Siły te walczące wokół Wisły i Bzury, a i przedtem jeszcze cofając się na ten kierunek wśród nieustannych walk, zadały nieprzyjacielowi niezmiernie ciężkie straty.
wiązały jego siły i sam nieprzyjaciel, jak powiadam, mówił w swoim komunikacie o tym, że była to jedna z najcięższych bitew, jakie armie niemieckie musiały przeprowadzić. W ten sposób, na skutek wzmocnienia tutaj naszych sił przez wpływające oddziały armii generała Kutrzeby i generała Bortnowskiego, nasz ośrodek oporu na linii Warszawa i Modlin bardzo spoważniał. Drugim takim ośrodkiem oporu jest w tej chwili grupa generała Dęba Biernackiego walcząca na linii Zamość, Rawa Ruska i Lwów. I ona toczy ciężkie walki. Nie mamy z nią bezpośredniej łączności i komunikacji, ale wiemy, że ona trwa, bije się i walczy. Trzecia grupa to jest grupa walcząca na południe pod Lwowem, gdzieś nad Dniestrem. Z tą grupą nie mamy łączności, wiemy tylko, że ona tam się biła przed niedawnym jeszcze stosunkowo czasem i powinna się bić nadal. Ze Lwowem łączności nie mamy, jak również nie mamy łączności z Chełmem. Wszystko wskazuje na to, że Lwów, podobnie jak Warszawa, stworzył ośrodek oporu i walczy, jak również i Chełm bije się nadal. Ale nie możemy stwierdzić, że tak jest na pewno, skoro pewnej informacji nie mamy. Ale raczej należy dojść do przekonania, że one tam się biją, zwłaszcza Lwów, że walczy i trwa podobnie jak Warszawa. Otóż tak wygląda w tej chwili sytuacja na całym froncie polskim. Otóż wszystkie te ośrodki oporu, wszystkie te punkty, gdzie się zebrały polskie dywizje tworzące pewne masy walczące z naporem niemieckim i walczące o możność ruchu i o możność przeprowadzania działań we wzajemnej łączności z sobą i dążące do tej łączności odgrywają niezmiernie doniosłą rolę w historii tej wojny, która się toczy. Najbardziej doniosłą rolę odgrywa w tej chwili to uzgrupowanie sił polskich, które jest tutaj na odcinku Warszawa-Modlin. Otóż o co nam chodzi, ażeby w tej walce, w tej wojnie, w tych bojach nieustannych, które toczymy, o jakie w tej chwili interesy, o jakie zagadnienia wojenne i polityczne nam chodzi. Przede wszystkim najważniejszą jest rzeczą to, że walczące te ośrodki oporu, szczególnie tak poważna, jak jest Warszawa i Modlin, zaprzeczają dzień po dniu doniesieniom niemieckim o tym, iż wojna w Polsce już jest skończona, że nieprzyjaciel został tam pobity. Zatrzymujemy tu siły niemieckie bardzo poważne. Wiążemy je, zadajemy im ogromne straty z dnia na dzień. Muszą się oni na wielki wysiłek zdobywać, ażeby utrzymać ten stan posiadania, jaki dotychczas zdobyli. A w sytuacji ogólnoeuropejskiej, w sytuacji ogólnej, ogólnopowszechnowojennej, francusko-angielsko-polsko-niemieckiej, ten moment odgrywa niezmiernie doniosłą rolę. Dlaczego? Za chwilę postaram się wyjaśnić. Przejdę teraz do sytuacji na Zachodzie, gdyż z nią chcę związać tę właśnie sytuację w Polsce, o której mówiłem. Niejednokrotnie słyszy się głosy, niejednokrotnie ludzie się dziwią, dlaczego tam na Zachodzie nic się nie dzieje. Dlaczego ta linia Zygfryda, która już miała być rzekomo przełamana, do której miano się, prawda, już dotrzeć i dorwać i bić się, dlaczego właściwie ta linia Zygfryda ciągle jeszcze, prawda, nie jest przełamana? Że dlaczego te wojska francuskie posuwają się metr po metrze, a właściwie drepczą nieomal w miejscu? Otóż ten stan ma swoje głębokie, niezmiernie doniosłe przyczyny. A żeby je zrozumieć, musimy przede wszystkim starać się zrozumieć, jaka jest sytuacja Niemiec, jakie sobie postawił plany Adolf Hitler jako wódz III Rzeszy wojenny i polityczny. Otóż nie ulega dzisiaj wątpliwości, że podobnie jak w 1914 roku plan niemiecki polegał najpierw na rzuceniu wszystkich sił na Francję, a później po rozbiciu Francji przerzucenie wszystkich sił na wschód, na Rosję.
rozpoczął tę wojnę bez wypowiedzenia, pogwałciwszy wszystkie dotychczasowe warunki, pogwałciwszy najbardziej elementarne prawa moralne rządzące ludźmi i narodami. Rozpoczął tę wojnę bez wypowiedzenia w trakcie naszej mobilizacji. Rozpoczął ją z olbrzymią przewagą sił lotniczych, motoryzowanych i sił dywizji. Rzucił na nas kilkadziesiąt dywizji, ażeby w ciągu kilku dni, w postawionym sobie terminie dziesięciodniowym, rozbić i zniszczyć całkowicie siłę polską, ażeby po skończeniu Polski przerzucić się na zachód i tam szukać rozstrzygnięcia. Otóż ten plan Hitlerowi się nie udał. Jeżeli mu się udał, to tylko częściowo. Trzeci tydzień już dzisiaj dobiega końca, a walki w Polsce trwają i związany tu jest dalej cały szereg dywizji niemieckich. Część tylko mogła pójść na zachód. A straty, jakie zostały tutaj zadane przez opór naprawdę bohaterski armii polskiej, to są straty, które bardzo poważnie w ogólnym wyniku i bilansie tej wojny mogą zaważyć. Otóż główna kwatera niemiecka po zakończeniu tych działań w Polsce, o jakich mówi, teraz przechodzi do realizowania planu na zachodzie. I ten plan na zachodzie musi polegać również na tym samym dążeniu, jakim było dążenie na wschodzie. Mianowicie na dążności do jak najszybszego, do możliwie jak najszybszego rozbicia żywych sił francuskiej armii. Hitler nie ma innego wyboru. On musi przeprowadzić tę wojnę możliwie jak najszybciej. Te jego przechwałki w ostatniej mowie, iż nie tylko się nie obawia trzyletniej wojny, na którą jest przygotowana Anglia, ale może ją prowadzić lat 4, 5, 6 i 7, to są naprawdę przechwały. W tej sytuacji, jaka jest obecnie, jaka się będzie nadal rozwijała, Niemcy nie mogą wytrzymać długiej wojny. Są już dzisiaj całkowicie okrążeni, zablokowani, pozbawieni wszelkich środków dowozu, wszelkich możliwości zaopatrzenia i konserwacji, wszelkich możliwości rozwoju swoich sił materialnych, swoich sił technicznych i swego wyżywienia i zaopatrzenia. Każdy tydzień, każdy miesiąc tej sytuacji pogarsza położenie Niemiec, a polepsza położenie ich przeciwników, których Anglia zmobilizuje i zmobilizuje cały świat przeciwko nim. Otóż w tym położeniu Hitler musi dążyć do zwycięstwa. Chce złamać, pragnie złamać wolę przeciwnika. Polsce mu się tego nie udało. Nadwyrężył nasze siły. Stworzył nam bardzo ciężką sytuację, ale nie złamał naszej woli. Mówił o tym przecież w dniu 1 września, że ten czy inny rząd polski będzie musiał przyjąć jego warunki. Nie znajdzie się taki rząd, ani ten, ani inny, ani 15, ani 20. Bo woli walki i woli oporu i woli wytrwania nie złamał w Polsce i nie osiągnął tego rezultatu, jakich pragnął osiągnąć. Otóż teraz, kiedy całe swoje siły masuje na zachodzie, dąży do tego, ażeby szybkim, gwałtownym zwycięstwem, przerzucenie wszystkich tam sił, złamać wolę przeciwnika, złamać, sparaliżować, żeby po klęsce, którą przyniesie armii francuskiej, narzucić pokój z ludźmi pobitymi, z ludźmi osłabionymi pod wpływem klęski i porażki. Czy może to osiągnąć? Nie będzie oczywiście pchał się po prostu na linię Maginota, gdyż linia Maginota, zarówno jak linia Zygfrida, stanowią zbyt poważną linię oporu, ażeby można było tę linię przełamać. Jemu nie pozostaje nic innego. Głównej kwaterze niemieckiej nie pozostaje nic innego, jak tylko to, co się stało w roku 1914. A więc szukanie rozstrzygnięcia operacyjnego przez obejście skrzydła T-34.
minister prawego czy lewego francuskiego, a więc przez złamanie neutralności Belgii, Holandii czy też Szwajcarii. Walka, którą on stamtąd poprowadzi, operacje, które poprowadzi najprawdopodobniej z Dolnego Renu, ażeby się rzucić od północy na skrzydło francuskie, ma mu dać rozstrzygnięcie. W tej sytuacji znaleźli się Francuzi. Stoją przed swoją linią Maginota i wokół tej linii, na obszarze między Mozelą i Renem i z tyłu za tym obszarem mają skoncentrowaną całą swoją siłę. Mogliby, bowiem na pewno mają już całkowicie skończoną swoją koncentrację, oni właśnie uderzyć. Mogliby oni wykorzystać, prawda, zaangażowanie wszystkich sił niemieckich na froncie polskim i w tym czasie, kiedy te siły wszystkie były tutaj zaangażowane, oni by mogli uderzyć. Oczywiście nie na linię Siegfrieda, bo to byłoby tylko operacja kosztująca olbrzymi wysiłek. Operacja, która by doprowadziła do niesłychanego skrwawienia wojsk niemieckich, a nie dałaby rezultatu operacyjnego. Więc przez linię Maginota na tym łuku, prawda, którym ona biegnie, na tym łuku 300-kilometrowym między Mozerą a Renem, uderzenie armii francuskiej byłoby pod względem operacyjnym zupełnie bezcelowe. Pozostało wobec tego Francji, siłom francuskim i angielskim, szukać rozstrzygnięcia na tym miejscu, gdzie nieprzyjaciel jest najbardziej drażliwy, najbardziej słaby, a więc uderzenie na jego skrzydła, a więc uderzenie przez Belgię i Holandię lub przez Szwajcarię. A więc złamanie neutralności tych krajów. Otóż ani Francja, ani Anglia na to nie pójdzie. I nie poszła. Raczej woli odstąpić inicjatywę operacyjną przeciwnikowi, niż odstąpić od zła, od zasady moralnych praw, które rządzą i które są po ich stronie. Od tych moralnych praw przeciwstawieniu do łamania ich przez Niemcy Adolfa Hitlera ani Francja, ani Anglia nie może i nie chce odstąpić i słusznie postępuje. Wobec tego oddaje inicjatywę w ręce przeciwnika i czeka, skąd on uderzy, czy przez Szwajcarię, czy przez Belgię i Holandię. A czekając na to uderzenie, musi mieć generał Gamelin zmasowaną całą swoją armię i ażeby w pewnym momencie, kiedy wyjdzie główne uderzenie nieprzyjaciela, na kierunek tego głównego uderzenia rzucić całą swoją masę. I dlatego też od tych 3 tygodni armia ta stoi w miejscu, przeprowadza tylko drobne zupełnie działania na wprost linii Maginota, czekając na to decydujące rozpoczęcie walki, wojny, operacji przez dowództwo Niemiec. W tej sytuacji nie będą Niemcy mogły ani jednego batalionu przesłać na wschód, bo tam wszystkie siły będą musiały skoncentrować i odwrotnie będą się starały stąd jak najwięcej wyciągnąć, bo w tej chwili front polski jest dla nich drugorzędnym, tam jest główny cel działań wojennych. Otóż w tej sytuacji my tutaj, na naszym odcinku, na naszym froncie musimy możliwie wiązać przez opór, przez walkę, przez siłę wytrwania jak największą ilość sił niemieckich. A z tą chwilą, kiedy one będą musiały być przez nas i zwalczone, i kiedy one będą przez nas opór osłabione, a kiedy nawet będą musiały, mimo tego, że one są w tych ciężkich warunkach, będą musiały być wzięte na zachód, bo tam sytuacja tego będzie wymagała, wówczas się rozpoczną dla nas dni i godziny, w których będziemy mogli więcej tchu nabrać, więcej powietrza i rozpocząć działania, które będą mogły zmienić obecne położenie. Taka jest w tej chwili sytuacja, takie jest położenie. Musimy tę walkę i tę wojnę prowadzić na
cały świat, jak powiadam, zapartym tchem będzie patrzył, tak jak patrzył do tej pory na zmaganie się Polski z Niemcami, będzie niedługo patrzył na zmaganie się Francji z Anglią. W tej wielkiej, dramatycznym napięciu sił i olbrzymiej walce i wojnie, jaka się przed nami toczy i jaka się toczy na naszej ziemi, musimy dla tego, ażeby koniec był zwycięski, pracować i oddać dla tego celu wszystkie nasze siły. Oddać dla tego celu zwycięskiego cały swój wysiłek. I chociaż jest chwilami bardzo nawet ciężko, musimy zachować spokój, musimy zachować pogodną twarz, bowiem na pewno zwycięstwo będzie po naszej stronie.